Cześć, witajcie. Dziś na tapetę wjeżdża Xiaomi 13T Pro. Jeden z najnowszych modeli Xiaomi i w zasadzie dla mnie troszeczkę bardziej aparat fotograficzny niż smartfon. Dlaczego? Dlatego, że jako smartfon po prostu zwyczajny, prawie że można powiedzieć semiflagowiec, całkiem dobrze wyposażony, ale tak naprawdę pierwsze skrzypce gra tutaj aparat fotograficzny. Ale zanim o nim szerzej opowiem, to kilka słów na początek może o zestawie. Zestaw tradycyjnie dla Xiaomi mogę pochwalić. Dlaczego? Bo jest obszerny. Mamy oczywiście przewód do zasilania, mamy porządną 120-watową ładowarkę GaN, czyli to, co najpotrzebniejsze już na starcie zyskujemy, a do tego jeszcze Xiaomi dokłada silikonowy prosty pokrowczyk. Jeżeli chodzi o wykonanie smartfonu, również narzekać nie mogę. Przypadła mi w udziale do testowania ta najbardziej dopasiona, ale jednocześnie trochę limitowana edycja. Ciężko będzie kupić ten model w tym wydaniu, które widzicie, czyli w niebieskim kolorze z pokryciem imitującym skórę. Ten telefon jest dostępny trochę w ograniczonej ilości i w ograniczonej dystrybucji, a poza tym kupicie go jeszcze w zieleni i w czerni, która moim zdaniem trochę za nadto się palcuje. Ja bym tak czy siak wybrał właśnie ten wariant, bo po pierwsze nie widać na nim śladów paluchów, po drugie nie potłucze się przy byle upadku, bo tył jest tworzywa, podobnie zresztą jak ramka nośna urządzenia. Ta akurat mogła już by być metalowa, no ale wtedy pewnie urządzenie byłoby cięższe, a tak przynajmniej wiemy, że ramka i tył nieprędko się rozwalą. W razie upadków najwyżej pozostanie jakiś tylko drobny kosmetyczny śladzik. Ramka aparatu fotograficznego może się podobać, ma fajne takie ścięte brzegi. Zawsze to coś innego niż zazwyczaj. Z przodu mamy płaski wyświetlacz i myślę, że wielu z potencjalnych nabywców to akurat się spodoba, bo nie wiem dlaczego, ale ludzie wolą płaskie wyświetlacze, przynajmniej tak widzę po komentarzach. A ten zastosowany w Xiaomi 13T Pro jest naprawdę bardzo fajny. Oczywiście AMOLEDowa matryca z wysokim odświeżaniem do 144 Hz, jak widzicie. Można sobie ustawić na sztywno 60, żeby oszczędzać baterię albo zdać się na automatykę. Ekran ma trochę nietypową rozdzielczość, bo to jest więcej niż Full HD. Dokładniej to jest 2712x1220 pikseli i ma wysoką jasność. Bardzo dobrze sprawdza się w słoneczne dni. Natomiast w nocy, jeżeli sobie zdejmiemy z jasności, to rzeczywiście też nie męczy wzroku. Oczywiście ma te wszystkie modne teraz opcje ochrony wzroku przed szkodliwym pasmem światła niebieskiego. W parze z obrazem idzie całkiem fajny dźwięk. Oczywiście są tu głośniki stereo i to dosyć mocne i dosyć dobrze grające, ale jak już jesteśmy przy głośnikach, to zwrócę uwagę na jeden szczegół. Oczywiście nie jest to symetryczne stereo, czyli ten drugi głośnik to jest tym słuchawkowym jednocześnie. Ma po prostu dodatkowe otwory tu na górnej ściance. No i ma to niestety pewien uboczny skutek, mianowicie taki, że kiedy rozmawiamy, sporo dźwięku wydostaje się na zewnątrz i na przykład w tramwaju, autobusie czy pociągu ciężko dyskretną rozmową, bo ktoś siedzący obok bardzo dobrze słyszy naszego rozmówcę, prawie tak samo dobrze jak i my, i to dla mnie akurat jest mały minusik, bo z drugiej strony jak ja sobie przyciszę rozmówcę tak, żeby ktoś innego nie słyszał, to i sam też wtedy gorzej słyszę, logicznie. Także to akurat mi się nie spodobało, natomiast spodobał mi się inny bajer. Pilot podczerwieni do zdalnego sterowania, na przykład telewizorem, dekoderem i tak dalej. I co ważne, towarzysząca apka obsługuje dosyć szeroki wachlarz urządzeń. W moim domu nie znalazłem żadnego, z którym ta apka nie chciałaby współpracować, także jest całkiem fajnie. Ale jak już przy tym jesteśmy, to wróćmy do zdolności komunikacyjnych tego smartfonu. No, po prostu niczego nie zabrakło, a wszystko działa tak jak należy. Nie zauważyłem problemów z utrzymywaniem zasięgu w kłopotliwych miejscach. Bez problemu przebiega też współpraca z Bluetoothami, z punktami dostępowymi Wi-Fi. Tutaj niczego niepokojącego nie ma. GPS też daje radę. Na powietrzu w nawigacji pieszej okazał się całkiem precyzyjny. Tutaj niczego niepokojącego nie stwierdziłem. Warto jeszcze dodać, że telefon pozwala korzystać z kart eSIM. Kończąc przypowieść o głównych punktach budowy tego smartfonu, dodam jeszcze, że ekran chroni szkło Corning Gorilla Glass 5a. Fabrycznie jest naklejona dość delikatna i szybko zużywająca się folia ochronna, a cała obudowa jest wodo- i pyłoszczelna w klasie IP68, co jest mega fajne. Co prawda w tej klasie to jest niejako oczywistość, ale no nadal nie każdy smartfon ma taką klasę wodoszczelności. Teraz czuję, niektórzy z Was się skrzywią, bowiem w środku tego telefonu pracuje MediaTek. Konkretnie Dimensity 9200+, zestawiony z szybkimi pamięciami LPDDR5X i UFS 4.0.
Jak to działa? Moi drodzy, bardzo fajnie działa wbrew pozorom. Ten MediaTek okazuje się całkiem wydajnym prockiem i w benchmarkach ten telefon może zabłysnąć. Co prawda nie dorówna topowym Snapdragonom, jeżeli chodzi o takie czyste, suche cyferki, ale wypada i tak całkiem dobrze, a co najważniejsze, w codziennym użytkowaniu też wypada całkiem dobrze. Całkiem dobrze, ale nie perfekcyjnie, bowiem moje wrażenia z użytkowania oraz już suche syntetyczne stres testy pokazały, że ten telefon troszeczkę trotluje. Jego wydajność dosyć szybko spada, ale tylko do pewnego już poziomu i na tym poziomie pozostaje. Nie spada bardzo drastycznie. Ten spadek widzimy na samym początku wykresu, potem jest już utrzymywany w miarę stabilnie. Zatem jak ten telefon już rozgrzejecie, to jego wydajność dalej nie będzie spadać, natomiast na początku po tym pierwszym nagrzaniu trochę spadnie. A jeżeli chodzi o grzanie, jest nieźle, ale znowu nie rewelacyjnie. Ten telefon zdarza się, że nagrzeje się dosyć mocno, szczególnie tutaj w rejonie tylnej ścianki, tutaj gdzie mamy układ chłodzenia procesora, to ciepło jest wyczuwalne. Nie jest jeszcze dokuczliwe, niemniej jest ten telefon dosyć już dobrze ciepły, ale żeby go doprowadzić do takiego stanu, to oczywiście trzeba się troszeczkę postarać. To nie jest tak, że on nagrzewa się przy pierwszej byle okazji. Natomiast jak na przykład długo nagrywacie filmy, czy długo upalacie go jakąś mocniejszą gierką, no to rzeczywiście poczujecie, że się zrobił dosyć ciepły. Na szczęście, tak jak powiedziałem, to ciepło jakoś strasznie na wydajności się nie odbija, a co do pamięci, no to cóż, wystarczająca jej ilość. Oczywiście można ten telefon kupić z pamięcią nawet 512 giga, co prawdę mówiąc bym rekomendował ze względu na to, że nie ma możliwości rozbudowy tej pamięci, więc ile jest, tyle po prostu będziecie mieli do dyspozycji, a pamięci wiadomo nigdy dosyć. Ale ogólnie mogę powiedzieć, że wydajność tego telefonu jakoś strasznie mnie nie rozczarowała, a z drugiej strony też nie zaskoczyła. To jest takie, powiedzmy, typowe Xiaomi. I typowe Xiaomi jest też niestety w interfejsie. A dlaczego mówię niestety? Bo tradycyjnie w Xiaomi jest coś, za czym ja osobiście nie przepadam, przy czym oczywiście nie musicie się ze mną zgadzać. Chodzi o po prostu nadmiarowe dodatkowe aplikacje, którymi telefon wita nas na starcie. Xiaomi oczywiście jak zwykle chce być bardzo szczodre i dopakowuje te telefony sporą ilością dodatkowych apek, ale czasami to troszeczkę już za dużo, bo na przykład pogrzybam mi trzy przeglądarki. No wiadomo, nie muszę lubić wbudowanej przeglądarki Xiaomi. Chroma dostajemy z dobrodziejstwem inwentarza od Google. A po co jeszcze Opera? No okej, są fani Opery, ale to uważam, że jak są fani, to sobie mogą tą Operę pobrać po prostu ze sklepu. A i sklepów też tu jest wybór, bo oczywiście Xiaomi odpaliło też własny sklep, nazywa się App Mall. To tak już chyba powoli zaczynają tu pobrzmiewać ploteczki o przejściu Xiaomi na własną platformę, oczywiście również opartą na Androida, ale niekoniecznie już związaną z Google. Oczywiście to są plotki, pewnie to tylko będzie w Chinach. No niemniej, osobny sklep tutaj też mamy, ale tak naprawdę, no po co? W każdym razie, nakładka jako taka jest całkiem sympatyczna. Poza tym, powiedzmy, nadmiarem dodatkowych apek, tutaj większych niespodzianek nie ma. Mamy wszystko to, czego potrzebujemy. Oczywiście są wszystkie gesty, tryb ciemny i tak dalej. Oczywiście jest opcja pracy z zasobnikiem albo w trybie płaskim. A cała nakładka moim zdaniem jest już dojrzała, dobrze dopracowana. Tyle, że taka, powiedzmy, trochę przeładowana, a na pewno bogata w dodatki. Nie mógłbym tu nie wspomnieć o obietnicy się. Ten telefon ma dostać 4 duże update'y systemu, czyli 4 kolejne wersje Androida, startuje z 13. Do tego 5-letnie wsparcie poprawkami zabezpieczeń. Do tego kupując ten telefon dostajecie na pół roku 100 giga gratisowej chmury od Google. No i 3 miesiące YouTube Premium, jakby kogoś to interesowało. A do tego Xiaomi jeszcze obiecuje gratisową wymianę ekranu przez 6 miesięcy w razie jego stłuczenia. Czas na słów kilka o akumulatorze. Typowy. 5000 mAh, a to co jest nietypowe, to to, że ładuje się z mocą 120 W. Tu kolejny raz chwalę producenta za dodanie odpowiedniej ładowarki do zestawu, oczywiście z odpowiednim kabelkiem. I tak naprawdę powiem Wam szczerze, że nawet specjalnie nie musiałem się przyglądać czasom pracy tego telefonu. Typowo 2 dni wytrzymuje, 1 dzień to naprawdę w bardzo już ekstremalnych warunkach, kiedy faktycznie bardzo mocno go obciążymy i zapędzimy do roboty. Ale tak naprawdę w tym momencie mając z tą ładowarką, to jest mało istotne, bowiem bateria napełnia się w niecałe 20 minut.
Co ważne, ani kostka, ani telefon przy tym jakoś nadmiernie się nie nagrzewają. Ciepło to oczywiście jest, ale jest taka typowa, jak przy wolniej ładujących się smartfonach, tutaj żadnego dramatu nie odnotowałem. Natomiast odnotowałem to, że po prostu rano sobie wstawałem, podłączałem na chwilę telefon do ładowarki i ledwo zdążyłem wypić kawę, bateria była pełna, więc po prostu czas działania tej baterii przestał mnie naprawdę interesować. Tak samo przestało mnie interesować to, że niestety nie ma tutaj ładowania indukcyjnego, ale z drugiej strony, po co ten telefon ma przez całą noc spoczywać na tacce, skoro dzień zakończyłem zapasem energii po to, żeby podtrzymać telefon na czuwaku przez całą noc swobodnie, bez żadnego ciśnienia, a rano przez chwilę sobie doładowałem na kolejną ponad dobę bezproblemowego i bezstresowego użytkowania. Fajnie, i o to w sumie chodzi, to mi się naprawdę podoba. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, to jest trochę bardziej chyba aparat fotograficzny niż smartfon, bo aparat rzeczywiście tu już się wyróżnia, szczególnie na tle ceny. Dwa główne aparaty, wyraźnie zaakcentowane w ramce, mają 50-megapikselowe matryce. Główny ma obiektyw z przysłoną 1.9 i optyczną stabilizację obrazu. Drugi aparat otrzymał z kolei teleobiektyw o niewielkim dwukrotnym przybliżeniu, czyli takim typowo portretowym, ale również cieszy przysłoną 1.9, czyli całkiem fajną jak na tele. Trzeci aparat, tak skromnie ulokowany tu z boku, to oczywiście aparat szerokokątny, niestety już tylko z 12-megową matrycą i przysłoną 2.2, też w sumie typową dla szerokiego kąta. Z przodu całość uzupełnia 20-megapikselowy aparat do selfie. To, co najważniejsze, to ten dopisek Leica. Przede wszystkim maczali palce w samej budowie przynajmniej tego głównego aparatu i podejrzewam, że tele również. Tam jest oczywiście bogaty zestaw soczewek, ale technikalia zostawmy na boku. Tym, co przeciętny użytkownik zauważy, to na dzień dobry dwa tryby fotografowania. Leica Vibrant i Authentic. Czyli po prostu, jak ktoś lubi jaśniejszy obraz i mocniej podkręcone kolorki, robi w trybie Vibrant, a jak chcemy, żeby zdjęcie było takie, powiedzmy, bardziej naturalne, takie przyziemniejsze, powiedzmy to wprost, używa tego trybu naturalnego, tego podstawowego. Do tego oczywiście jest jeszcze w aparacie sporo różnych filtrów pozwalających na kreatywną zabawę fotografią. Szczególnie tutaj miłośnicy portretów powinni być zadowoleni, bo jest tam sporo bajerów. Jest taki tryb, powiedzmy, naśladujący trochę starodawne aparaty analogowe z takim bardzo fajnym rozmyciem zarówno pierwszoplanowego, jak i drugoplanowych obiektów. To według producenta ma być symulacja obiektywu ogniskowej 90 mm. Do tego mamy jeszcze udawany obiektyw 50 mm i 35 mm, oczywiście w ekwiwalencie mojego obrazka. Każdy z tych trybów różni się nieco, daje inne efekty, natomiast za każdym razem te efekty wychodzą całkiem fajnie. To, co najbardziej mi się spodobało, to to, że w zasadzie nie widać na zdjęciach jakiejś wielkiej różnicy pomiędzy obiektywem głównym a tele. Te zdjęcia są w zasadzie podobnej jakości, z podobnie oddanymi kolorami, z podobnie odzwierciedlonymi detalami. Jest po prostu bardzo fajnie i tu w zasadzie ani przy zdjęciach dziennych, ani przy zdjęciach nocnych wiele narzekać nie powinienem. Czasem trochę irytowało mnie to, że domyślnie, automatycznie, przy fotografii, podkreślam oczywiście w trybie automatycznym, załączał mi się tryb nocny, kiedy światła było za mało, a teleobiektyw nie włączał się, kiedy światła było za mało. Wtedy trzeba było to przejść do trybu pro, wymusić to ręcznie. Niemniej telefon po prostu dba o to, żeby zdjęcie wyszło jak najlepiej, nawet jak użytkownik na siłę próbuje coś sknocić. To też jest, myślę, że pożądana cecha, bowiem aparaty w smartfonach są głównie po to, żeby pstrykać nimi szybko, spontanicznie. Wyjmujemy, bach, mamy mieć dobre zdjęcie już na starcie, bez kombinowania. Oczywiście ci, którzy lubią pokombinować, to mają tutaj czym pokombinować, bo ten aparat naturalnie może zapisywać zdjęcia w cyfrowym negatywie do dalszej obróbki. Jak ktoś lubi się pobawić, to rzeczywiście tutaj też naprawdę ma czym. Jeżeli chodzi o dalsze przybliżenie, takie już mniej portretowe, to myślę, że to do 10 razy jest całkiem niezłe. Oczywiście to już wtedy załącza się przybliżenie cyfrowe, ale nadal te zdjęcia wychodzą przyzwoicie. Dalej, no to już jest taki typowy cyfrowy zoom i proponuję go unikać, szczególnie przy gorszych warunkach oświetleniowych. Oczywiście tu w fotografowaniu trochę dokuczy to, że zabrakło optycznej stabilizacji obrazu w teleobiektywie, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego, jest i tak całkiem dobrze, a być może zastanawiacie się, co tak mało mówię o aparacie szerokokątnym, no bo ten, moi kochani, po prostu jest. Nic wielkiego, niestety efekty jego działania odbiegają od efektów z pozostałych dwóch obiektywów, jest nieco inne odwzorowanie barw, oczywiście gorsze oddanie detali. Niemniej obiektyw szerokokątny też kiedyś się przydaje, ale tu też znowu małe ale. Często zdarza się, że obiektyw szerokokątny pomaga w zdjęciach makro.
tutaj nie pomaga, tu w zasadzie w ogóle nawet nie ma trybu makro, a jedyne makrasy, jakie możemy zrobić, to chociażby korzystając właśnie z tego dwukrotnego przybliżenia w teleobiektywie. Niestety nie będzie to takie typowe makro z bardzo bliskiej odległości. Tutaj już jednak trzeba zachować dystans, żeby złapać ostrość. Także do makro to akurat ten telefon niekoniecznie się nadaje. Całkiem dobrze nadaje się za to do selfiaków. Tutaj również większych zastrzeżeń nie mam. Aparat do selfie też daje radę i nawet rozmywanie tła mu całkiem dobrze wychodzi. A filmowanie? No cóż, filmowanie też jest na naprawdę bardzo dobrym poziomie. Jeżeli chodzi o maksymalną rozdzielczość, to możemy nagrywać do 8K, ale tyłem, bo przodem to niestety tylko Full HD, nie wiedzieć czemu. I to raptem w 30 klatkach na sekundę. Dziwna rozbieżność pomiędzy aparatem przednim a tylnym, no ale cóż. Tradycyjnie doskwiera mi to, że nie mogę przełączać się pomiędzy obiektywami bez przerywania zapisu. Musimy zawczasu wybrać, czy nagrywamy obiektywem głównym, czy tele, bo bez przerywania nagrywania możemy tylko przejść na obiektyw szerokokątny, ale też nie przyciskiem, tylko suwaczkiem takim, którym zazwyczaj sterujemy już cyfrowym przybliżaniem i oddalaniem. Generalnie do jakości filmów jakichś poważniejszych zastrzeżeń nie mam, aczkolwiek w kilku miejscach zauważyłem, tak jakby zgubił klatki, no ale może to był tylko po prostu wypadek przy pracy. Czas odpowiedzieć, czy warto zastanawiać się nad zakupem Xiaomi 13T Pro. Producent życzy sobie za niego 3800 z mniejszą pamięcią 12 plus 256, ale ja bym proponował kupić tego za 4000 bez złotówki, bo wtedy zyskujecie dwukrotnie większą pamięć na dane. I czy warto położyć te 4000? Powiem tak, jak lubicie się pobawić fotografią i uznaliście, że te dwa aparaty, bo tak naprawdę szeroki kąt jest tylko na dokładeczkę, wam wystarczy. Natomiast chcecie się cieszyć mnogością filtrów, możliwości zmiany tych zdjęć podczas fotografowania, generalnie lubicie się pobawić zanim zrobicie zdjęcie, to spokojnie możecie rozważyć ten telefon. Bo tak jak powiedziałem, jako aparat fotograficzny to jest bardzo fajny, a jako smartfon również niczego mu nie brakuje. Ma i szybkie ładowanie, i dość wydajny procesor, i fajny ekran, i głośniki stereo, i wodoszczelność, i pilota jeszcze na dokładkę. Zatem w całokształcie jest rzeczą nader strawną. A jeżeli niekoniecznie musicie się bawić fotografią, a chcecie trochę zaoszczędzić, to podpowiem, że możecie wybrać model podstawowy, czyli Xiaomi 13T, który w zasadzie ma te same aparaty fotograficzne, ten sam wyświetlacz, ma inny procesor, wolniejsze ładowanie, w aparatach tam kilku drobiazgów tych, powiedzmy, dla grzebaczy jest mniej, ale nadal też jest całkiem fajną propozycją, mi się wydaje. Zatem, krótko podsumowując, Xiaomi w formie, a fotografie idą cały czas do góry i oby szli dalej. A ja dziękuję wam za oglądanie i biorę się już za kolejny smartfon. To trzymajcie się ciepło, cześć.